Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Zawadzki, Progress Razem. Dzień dobry, miło mi bardzo. Audycja jest realizowana na żywo, można do nas dzwonić i zadawać gościom pytania. Telefon 94 35 538 00, 94 35 538 00. Po drugiej stronie Robert Dzięba, miasto Kołobrzeg.pl i Piotr Ryczyński, Radio Kołobrzeg. I zaczynamy. A zaczynamy od dni Kołobrzegu. Otóż w najbliższy weekend mają się one odbyć. Ich przygotowaniem zajmuje się Regionalne Centrum Kultury. Jednak mimo nadchodzącego już terminu, dzieli nas kilkadziesiąt godzin, nadal nie wiemy co, gdzie, jak, kiedy. Ja rozumiem, że pandemia, aczkolwiek nie usprawiedliwia to braku jakichkolwiek informacji dla mieszkańców i turystów. Dzisiaj rano rozmawiałem z Michałem Kujaczyńskim, rzecznikiem prasowym prezydenta w tej sprawie, który powiedział mi, że do Marty Ostapiec, zastępcy dyrektora do spraw promocji, przyszedł mail od pana dyrektora Macieja Fortuny. Dotyczył on pełnomocnictw, ale dokument jest tak lakoniczny, że teraz biuro prawne Urzędu Miasta bada, czy może on być podstawą czegokolwiek. Czy to powinno tak wyglądać? I pytanie do Renaty Brączyk. Dziękuję panie redaktorze. Panie redaktorze, odnośnie pytania, które pan teraz zadał, co z dniami Kołobrzegu, które w najbliższą sobotę będziemy obchodzić? Wiadomo, czas pandemiczny nie jest do obchodzenia gromadzenia się, ale jakiś proces wirtualny można by było stworzyć. No, następne moje zapytanie było 18 maja i w tym zapytaniu do pani prezydent bezpośrednio, ale dotyczące RCK-u, było jedno z pytań właśnie, jaki jest program na Dni Kołobrzegu w tej nowej rzeczywistości. To nie było jedno z pytań, które zadałam ponownie, tak jak co niektórzy mówią, czepiam się. Dwa tygodnie temu, nawet 16 dni temu, zadałam mnóstwo pytań, to było 10 pytań, odnośnie Ody do Radości, która była wykonana poprzez Facebook, poprzez YouTube, właśnie przez Regionalne Centrum Kultury. Jeżeli chodzi o Dni Kołobrzegu, no nic nie znalazłam, żadnej informacji, no to mówię na dzień wczorajszy, nie wiem co jest dzisiaj. Wiadomo, Dni Kołobrzegu jest to taka podniosła dla nas, dla Kołobrzeżan, ale no czas ten, ta nowa rzeczywistość pandemiczna, epidemiologiczna, zagrożenie, no nie pozwoli nam się zgromadzić. Chciałabym wiedzieć, jaki program. I tutaj w tych pytaniach wskazałam, jakie działania, jaki program, poprzez system online oczywiście, ale też mamy jakby złagodzone, część mamy złagodzonych restrykcji, czyli można w jakiś sposób też te obchody, ale w jaki sposób, no nie dostałam odpowiedzi. Może za szybko, 18 maja to pytanie zadałam, no jeszcze na to nie dostałam żadnej odpowiedzi. Ale odnośnie tego, panie redaktorze, no ale może wrócimy do innej kwestii właśnie tego mojego wcześniejszego zapytania, bo mam odpowiedzi. Proszę Państwa, mam odpowiedzi od pana dyrektora Fortuny i też bym się chciała odnieść. Dopiero się będę odnosiła dzisiaj wieczorem, bo muszę usiąść, muszę napisać. No, pani radna, co pani napisał? Co pani ciekawego napisał, gdy pani nam... A się zdziwicie, moi Państwo. No. Bardzo ciekawy laborat. To było 10 pytań. Wow. Ja zadawałam pytania odnośnie Ody do Radości, odnośnie promocji, odnośnie... w jaki sposób była rekrutacja, no może ktoś się tam zapoznał z tymi pytaniami, ale co mnie, ja nie w pytaniach nie sugerowałam personalnych zapytań do pana dyrektora, ale do instytucji, jaką jest Regionalne Centrum Kultury, które jest nadzorowane przez panią prezydent. I tutaj, proszę Państwa, inny mam obraz. Mam inny obraz, bo jest to pismo z podpisem pana dyrektora Fortuny. Proszę Państwa, w jednym z pytań zadawałam taką kwestię, która mnie interesowała. Co decydowało o wyborze muzyków, jaka była informacja, zapytanie, konkurs, czy było skierowane to do kołobrzeskich muzyków. I tu się czepiałam. Czepiałam się pana dyrektora, dlaczego to Kołobrzeżanie. No, oprócz Błękitnego Nieba, druga produkcja, ale tutaj ta Oda do Radości, no, podniosły utwór w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej. I proszę Państwa, no jeszcze tego nie publikowałam, ale no, zamierzam tu pierwszy raz to właśnie zaakcentować. I tutaj się bardzo zdziwicie, staram się być bardzo obiektywna i będę bronić dyrektora.
wbrew pozorom. Proszę Państwa, tutaj mam czarno na białym odpowiedź dyrektora z jego podpisem. Wyraziłem chęć nawiązania współpracy z muzykami kołobrzyskimi. Mam nadzieję, że to jest prawda, co pan dyrektor napisał. I teraz nie koniec. Dokonałem konsultacji telefonicznej z pracującym wówczas w trybie zdalnym moim zastępcą, dyrektorem do spraw kultury, Tadeuszem Kielarem. I tutaj proszę bardzo, będzie fajna informacja. Usiądźcie sobie bardzo dobrze. I pan dyrektor Kielar odpowiedział, nie ma artystów, którzy mogliby w stanie wykonać utwór Oda do radości. Pani chyba żartuje. Nie żartuję, panie redaktorze, mam to z podpisem pana dyrektora, będę to publikować, proszę państwa, bo jest to duży laborat, jest podpis pana dyrektora. Ja nie jestem muzykiem, ja potrafię zagrać Odę do radości, Robert też. Panie dyrektorze, za chwilę uruchomił keyboard i pani zagrał? Panie dyrektorze... Dobrze, Robert, bez części muzycznej to jest audycja publicystyczna, okej? Przepraszam. Izabela Zielińska teraz. Proszę bardzo. Panie redaktorze, odpowiadając panu na pytanie, ja bardzo bym chciała uczestniczyć w Dniach Kołobrzegu, bo jak myślę, większość Kołobrzyżan to dla nas ważne dni. Nawet dzisiaj o 6 rano przy porannej kawie sprawdzałam sobie jeszcze stronę Regionalnego Centrum Kultury, mając nadzieję, że się pojawi jakiś program tych nadchodzących dni świątecznych dla nas. Niestety nie ma żadnego programu, nie ma też informacji na stronie Urzędu Miasta. No wiadomo, na naszych... Ja też szukałem, pani radna. W naszych lokalnych mediach też nie ma, bo państwo tych informacji również nie otrzymaliście. Ja 13 maja zadałam kilka pytań w formie pisemnej, bo na Komisji Oświaty pan dyrektor został zasypany przez radnych, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, zasypany pytaniami z różnych tam dziedzin i promocji kultury i rozrywki. W związku z tym wysłałam oczywiście w tym samym momencie 5 pytań do pana dyrektora. One są związane z wydarzeniami kulturalnymi planowanymi na ten rok, z dofinansowaniem, z kosztami, ale również z działaniami mającymi na celu promocję, jak również pytanie jedno było w zakresie obecnego przetargu na wizualizację nowego loga naszego miasta, więc do dnia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. No nie jestem taką szczęściarą jak pani Renata, która otrzymała odpowiedź. To, co się dzieje w tym momencie dla mnie w Regionalnym Centrum Kultury, to jest chyba dramat, ponieważ ja wywodzę się z tej placówki, ja tam również pracowałam, zawsze tam panował fajny klimat. To miejsce, w którym powinno być, to miejsce przede wszystkim, które powinno łączyć różne środowiska, różnych artystów, fundacji, organizacji, stowarzyszenia. To było, powinno być miejsce kreatywne i twórcze, a dzisiaj tak na dobrą sprawę są tylko problemy. Ja jestem zdumiona, szanowni państwo, że nowy dyrektor, któremu dałam duży mandat zaufania, bo zagłosowałam za tym, aby dać mu za przyjęciem strategii miasta Kołobrzeg, strategii promocji miasta Kołobrzeg, mówiąc, że trzeba dać szansę człowiekowi, nowy dyrektor ma narzędzia do pracy, niech teraz działa. Dostał strategię, dostał pieniądze, dostał świetnie wyposażoną instytucję, dostał bardzo dobrą kadrę pracowniczą. I jestem zdumiona, że w ciągu miesiąca można to wszystko w taki sposób zepsuć. Ponadto muszę powiedzieć państwu, że też czuję duży dyskomfort, ponieważ no, pan dyrektor dwukrotnie mnie okłamał, a dla mnie kłamanie na antenie, czy też w trakcie konferencji, czy też nawet rozmowy indywidualne. Bo ale pani radna, musimy pani przerwać, ale na pewno jest pani pewna, że panią okłamał? To nie jest jakaś pomyłka, błąd, nieporozumienie? No nie, nie jestem, dlatego że pojechałam do pana dyrektora i wyjaśniałam te sprawy i stąd też no, nie chciałam oceniać pana dyrektora jako menadżera tej placówki. Chciałam mu dać szansę i czas, żeby mógł rozwinąć skrzydła. No ale początek widać nie jest dla niego dobry i korzystny, pomimo tych trudnych warunków, ale myślę, że jak są pieniądze, są ludzie, jest miejsce do realizacji różnych działań, to tak przykładem innych miast naprawdę można realizować fajne przedsięwzięcia kulturalne online. Jasne, to teraz w takim razie, bo pani mówi, że jest nowy dyrektor, słuchajcie państwo, no to też jest trochę tak, że trzeba dać mu jakąś szansę. Darek Zawadzki na swoim profilu facebookowym pisał już o odwołaniu dyrektora, więc oddajemy głos Dariuszowi Zawadzkiemu.
Nie tyle o odwołaniu, panie redaktorze, co moim zdaniem ten człowiek nie powinien zajmować swojego stanowiska, ponieważ wychodzę z bardzo prostego założenia, mianowicie takiego, że nie wszystko złoto, co się świeci. Oczywiście w konkursie obecny pan dyrektor sprzedał się znakomicie, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. O tym mówią urzędnicy, o tym mówi pani prezydent i pani zastępca prezydenta, pani Ilona Grendowicz. Wójtowicz, przepraszam. Natomiast no, efekty działania pana dyrektora no, odbiegają troszeczkę od pokładanych w nim nadziei. Według mojej subiektywnej oceny oczywiście, zdziwiłem się, że dyrektor kompletnie nie orientuje się, co się dzieje w jego placówce. Mianowicie na pytanie, ile zatrudnia osób, ile zatrudnia pracowników, nie był w stanie odpowiedzieć. Musiał się z kimś skonsultować. Na pytanie, ile pracowników jest w związku zawodowym, również nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć. Na pytanie planów kulturalnych nie potrafił odpowiedzieć, bo skonsultuje się z zastępcą dyrektora, który jest na zwolnieniu. Na pytanie strategii promocji nie potrafił odpowiedzieć, pod warunkiem, że skonsultuje się z zastępcą dyrektora, panią Ostapiec. Więc no, moje pytanie brzmi, po co ten człowiek startował i po co no, wygrał ten konkurs? No, wiadomo, że na konferencjach prasowych widać, że mówiąc tak kolokwialnie, potocznie ma gadane, świetnie sprzedał swoją osobę jako kandydata i ja mu tego nie uwłaczam. Natomiast no, tu też rodzi się pytanie, no, tak jak też rozmawialiśmy, tak, czy Regionalne Centrum Kultury powinno mieć menadżera, czy mieć świetnego muzyka, no bo wykształcenia nikt mu nie odmawia, no, jedno z drugim. I biorąc pod uwagę tak, że wiele zadań jest przed nami, ciężkich zadań, bo gdyby nie było pandemii koronawirusa, to moglibyśmy sobie, mówiąc też tak kolokwialnie, takie pitu-pitu, przymknąć oko, dobrze, niech się postara, może oszlifuje, będzie dobrze, damy mu szansę, pół roku, rok, dwa, trzy lata, nie ma problemu. Problem polega na tym, że nas czeka naprawdę prawdziwa katastrofa gospodarcza i ekonomiczna w tym mieście i jeżeli my z przytupem nie ruszymy z promocją naszego miasta, to będzie naprawdę tragedia. Tragedia dla mieszkańców, tragedia dla właścicieli hoteli, pensjonatów, będzie tragedia dla gastronomów. Nie możemy sobie wprost pozwolić na tolerancję pewnego, nie może powiem, że lenistwa, ale pewnej ignorancji. No nie możemy, nie stać nas na to. Po prostu nie stać nas na to, bo gra idzie o zbyt wysoką stawkę, żeby sobie przymykać oko na pewne rzeczy. I to było moje czyste, subiektywne zdanie. Ja tak uważam. Jeżeli ktoś rozpoczął swoje rządy od skłócania się z pracowników, od kompletną ignorancją tematu, według mojej skromnej oceny powinien odejść, a miasto powinno w trybie nagłym, pilnym zatrudnić na to miejsce kogoś innego. Najprawdopodobniej, to też jest moje prywatne zdanie, subiektywne, nie konsultowane z nikim, ani z żadną instytucją, ale wprowadzić na to stanowisko kogoś właśnie, który zna temat i jest pracownikiem Regionalnego Centrum Kultury bądź promocji. I w tym wypadku ja bym na przykład osobiście widział, załóżmy panią Ostapiec, ale to jest moje subiektywne zdanie. Jak słyszeliście państwo, okres próbny dla dyrektora już się skończył. Przypominam, można do nas dzwonić, zadawać pytania. Przepraszam, telefon 94 35 538 00, 94 35 538 00. Dalej pozostajemy w klimacie Regionalnego Centrum Kultury. Otóż została przeprowadzona kontrola uproszczona dotycząca pracy wykonywanej przez jednego z pracowników na zwolnieniu lekarskim. I tutaj również jest pewien problem z uzyskaniem wyników tej kontroli, ponieważ wczoraj podczas komisji społecznej okazało się, że dyrektor nie ma go w placówce teraz, przebywa prawdopodobnie na zwolnieniu i też nie może zapoznać się i wnieść uwag do tej kontroli. Pani Izabela Zielińska była również na tej komisji, ponieważ widziałem ją. Jak pani to postrzega, tą całą sytuację, bo tutaj znowu jesteśmy w jakimś impasie? Skoro pani prezydent zleciła kontrolę, to były ku temu jakieś przesłanki. Z tego co wiem, ale nie znam szczegółowo treści tego protokołu z kontroli, no wypadła ta kontrola niezbyt dobrze. I my jako komisja rewizyjna zawnioskowaliśmy do pani prezydent o to, aby nam udostępniła wyniki tejże kontroli. Do dnia dzisiejszego jeszcze nie mamy, nie mamy wyników i nie znamy treści tej kontroli. Rzeczywiście na Komisji Spraw Społecznych poruszony był ten temat.
I myślę, że chyba każdy z radnych powinien taki dokument otrzymać, ponieważ nie ma chyba komisji, na której się nie mówi o Regionalnym Centrum Kultury w ostatnim czasie. I to jest taki temat bieżący. Nie powiem, żeby był grillowany celowo, ale naprawdę jest to temat ważny w aspekcie chociażby pracowników, którzy pracują, ludzi, którzy pracują w Regionalnym Centrum Kultury, ważny w aspekcie wydarzeń kulturalnych i ważne w aspekcie promocji naszego miasta. Im szybciej radni się z tym dokumentem zapoznają, tym szybciej będziemy mieli jasny obraz, co tam się dzieje od środka. I myślę, że będziemy mogli tutaj również wnioskować o pewne rzeczy do pani prezydent, no bo jakby nie patrzeć, ostateczna decyzja leży po stronie prezydent miasta. Także my czekamy jako komisja rewizyjna na te wyniki, po to, żeby móc się tym zająć. Dzisiaj ma być posiedzenie Komisji Sprawy Wniosków i Petycji i temat Regionalnego Centrum Kultury również będzie poruszany i szkoda, że właśnie w dniu dzisiejszym jeszcze nie poznaliśmy tych wyników kontroli. One by były na pewno bardzo ważne i cenne na dzisiejsze posiedzenie komisji. To oddajemy teraz głos Renacie Brączyk. Bardzo proszę. Dziękuję panie redaktorze. To znaczy proszę państwa... Chwileczkę tak, przerywamy, ponieważ mamy telefon. Proszę. Słuchamy Cię, Mariusz, słuchamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witamy Pana. Witamy. Witam, dzień dobry, mieszkaniec Koło Brzegu, Sikłania, Krzysztof. Ja mam tylko kilka pytań, może nie związanych dokładnie odnośnie tematu, aczkolwiek też istotnych. A więc pierwsze pytanko odnośnie naszego amfiteatru. Co z naszym amfiteatrem? Czy ma pan jeszcze pytanie, bo generalnie rozmawiamy dzisiaj no, w temacie kultury, to jest dobre pytanie. Skupiamy się na tematach dotyczących promocji i to pytanie akurat wyczerpuje ten temat. Także dziękujemy panu bardzo za pytanie i prosimy o odpowiedź. Renata Brączyk była wywołana wcześniej przez Roberta, także... Dziękuję. Tak, owszem, wczoraj na komisji społecznej był temat poruszony właśnie, jaka jest decyzja, jakie są wnioski co do kontroli w RCK-u. No nie dostałyśmy odpowiedzi, bo z Izabelą się bardzo tym interesuje, znaczy wszyscy się interesują, ale możemy w jakiś tam sposób bardziej znaczący. Nie dostałyśmy tej odpowiedzi, ale cały czas, proszę państwa, podnoszony jest temat promocja. Czy pamiętacie, jak to było na początku roku? Wywaliliśmy tą promocję, która była z wieloma błędami i strategia promocji przez eskadrę wprowadzona do nas do Kołobrzegu, ona była klapą, kompletną klapą i to nie raz o tym mówiliście. I teraz proszę mi powiedzieć, jak ten chłop miał pracować na takiej strategii, która nie była, przepraszam, pan dyrektor, miał pracować na tej strategii, która była tylko leciutko ogładzona i później przez nas przyjęta, no dla mnie to było niepojęte. Tam były kwestie historyczne, to już Robert będzie wiedział o co chodzi, pamięta, ale dla mnie były ważne różne statystyczne i dotyczące promocji. Nie miał na czym pracować, a lekki szlif to nie było dla mnie za bardzo. Ja to tego nie przegłosowałam, byłam przeciwna wprowadzeniu. Jeżeli chodzi jeszcze o to, że nie wie. Owszem, proszę państwa, dyrektor nie wie, ja go nie bronię. Ja jestem obiektywna, opieram się tutaj o pismo, które jego dostało, od niego dostałam z jego podpisem. Proszę państwa, przyjął nasz RCK 1 kwietnia. Tu mi odpisuje, że tam 22 muzyków zwerbował i tak dalej, że do Kołobrzeżan naszych chciał się też zwrócić. No szkoda, że się nie zwrócił, no mógł się, jest dużym chłopakiem i mógł się zwrócić do kołobrzeskich muzyków, czy wykonają Odę do Radości. No nie zrobił tego, pokierował się opinią pana dyrektora Kielara. Ja domniemywam, że nie było tam żadnej współpracy. Facet z zewnątrz, no jakby wchodził... Pani radna, ja mam do pani taką jedną prośbę. Szanujmy pana dyrektora, jednak... Przeprosiłam. Sobą, bo mówi pani facet, chłop... Jest. Przeprosiłam, tak. Okay, to taka prośba, żeby mówić... Najmocniej przepraszam, jeszcze raz. Pan dyrektor... Czy chłop Zawadzki będzie mógł potem zabrać głos? Bo... Tak. Pan radny Zawadzki zabierze głos, aczkolwiek po przerwie, ponieważ teraz kilka minut przerwy, wracamy za kilka minut. Thank you.
does the best he can, you're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. You'll be the hero of the neighborhood. Nobody knows that you left for good. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army. As you wait to land, but once you get there, no one gives a damn. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army. Radiowa Giełda Pracy. Spółka Nordfish Food Mark, będąca częścią firmy Lissner, lidera branży przetworów rybnych, poszukuje pracowników produkcji. Miejsce pracy Harzyno koło Kołobrzegu. Oferujemy stabilne, bezpośrednie zatrudnienie na umowę o pracę, stałe miesięczne wynagrodzenie i atrakcyjne premie regulaminowe, a wraz z rozwojem umiejętności wyższą stawkę. Uwaga, bezpłatny transport z określonych kierunków. CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja@lissner.com.pl. Informacje, telefon 782-670-064 lub 61-849-55-54. Firma budowlana SGB przyjmie do pracy osoby na stanowiska. Operator żurawia wieżowego oraz kierownik majster budowy. Zapewniamy pracę w stabilnej, dobrze rozwijającej się firmie oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon kontaktowy 515-100-801. 515-100-801.
Bar gastronomiczny zatrudni do gotowania i wydawania obiadów. Telefon 506 766 465. 506 766 465. Radiowa Giełda Pracy. Od poniedziałku do piątku. 7.50, 10.20, 15.20 i 17.40. Giełda Pracy. W Radiu Kołobrzeg. Reklama. Salon z dobrego snu i oświetlenia. Mazowiecka 5, Róg Jasnej. Łóżka tapicerowane, kontynentalne, materace, sypialnie, meble wypoczynkowe, oświetlenie. Materace i stelaże firmy Tempur Sembella. Materasso. Jedyna taka ekspozycja w regionie. Kosmiczna kabina do testowania materacy Tempur. Promocje i dogodny system ratalny. Zakupione meble dowozimy gratis. Salon. Dobrego snu i oświetlenia. Kołobrzeg Mazowiecka 5. Zapraszamy od 10 do 18. W soboty do 15. Wejdź na salondobregosnu.pl. Teraz Salon Dobrego Snu i Oświetlenia. Po reklamie. Wracamy do audycji. Przypominam, rozmawiamy na temat promocji, strategii promocji. Pytanie padło o amfiteatr. Brutalnie przerwaliśmy Renacie Brączyk. Słuchamy. Nie szkodzi, panie redaktorze. To znaczy, jeszcze chciałam jedno zdanie. Tutaj wskazywałam jakby odpowiedzi dotyczące mojego zapytania, to co dostałam od pana dyrektora, ale nie zmienia to faktu, że nie jestem zadowolona z pracy, którą w czas pandemiczny wykonuje Regionalne Centrum Kultury pod rządami od 1 kwietnia pana dyrektora, ale proszę państwa, on przyszedł 1 kwietnia, a gro ludzi zostało, którzy tam są. Czy dlaczego tej współpracy? Powinniśmy też zadać takie pytanie. Dlaczego nie było takiej współpracy? Jaki to jest menadżer, który nie potrafił zjednać sobie swoich współpracowników? Tutaj też się nasuwają pytania, czy to jest menadżer, czy to jest muzyk wybitny. Słuchałam go na YouTubie, proszę państwa. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobre wykonanie pana dyrektora. Ja oczekuję na dalsze odpowiedzi odnośnie właśnie pracy w nowym trybie online z Regionalnego Centrum Kultury, ale nie odbiega moja myśl w odpowiedzi na moje pismo, że nie jest tylko bezpośrednia wina jednej osoby, czyli dyrektora, ale ogólnej współpracy jego współpracowników i może załogi. Tutaj byśmy musieli się skupić na tym, dlaczego tej współpracy nie było. A gdzie jest organ nadzorczy, pani prezydent? Ona to przecież nadzoruje i pani, ja nie usłyszałam jeszcze od pani prezydent opinii, co ona sądzi na temat pracy Regionalnego Centrum Kultury i pana dyrektora Fortuny. Dziękujemy bardzo. Dariusz Zawadzki, amfiteatr. Co dalej z amfiteatrem? Ponieważ mamy też impas, jeżeli chodzi o imprezy. Oczywiście na zewnątrz nic się nie dzieje ze względu na pandemię, aczkolwiek też musimy w jakimś stopniu już myśleć, co będzie po pandemii. No ja myślę, panie redaktorze, na najpierw, jeżeli chodzi o jakikolwiek remont amfiteatru, to myślę, że na najbliższe lata to powinniśmy o tym temacie zapomnieć. I mówię to z rozbrajającą szczerością z tego tytułu, że no nie mamy kompletnie żadnych środków finansowych, a po pandemii będzie jeszcze co najmniej 2-3 lata, przynajmniej ja to tak oceniam, że będzie no kiepsko w budżecie. Także tutaj jedyne wyjście, które ja bym widział, to jednak starać się nadal wydzierżawić jakiemuś podmiotowi zewnętrznemu ten amfiteatr, po to, żeby oprócz oczywiście atrakcji kulturalnych dla mieszkańców i dla turystów, to chociaż w miarę zadbał o ten rozwalający się, nie oszukujmy już, amfiteatr, żeby on się nie rozsypał do końca. Ale natomiast chciałbym jeszcze wrócić do wypowiedzi mojej przedmówczyni, pani radnej Renatki Brączyk, że pan dyrektor Regionalnego Centrum Kultury miał nad czym pracować, bo jest uchwalona strategia promocji miasta. Ja również miałem wiele uwag do tej strategii, do tej promocji. Jak zdjęliśmy go z porządku obrad, różne osoby, różne podmioty dokonywały poprawek na tą strategię. W końcu ją przyjęliśmy i powiem coś paradoksalnego, ale mianowicie to, że wielu radnych miało wiele zastrzeżeń do tego dokumentu. Ale właśnie ta smutna rzeczywistość, ta pandemia wpisała się w to, że ta strategia stała się niezwykle ważna i wręcz nawet potrzebna, ponieważ to hygge, tak, spokojnie, luz, takie rodzinne i tak dalej, plus regeneracja
dla pokoleń właśnie wpisuje się w tą dramatyczną sytuację, jaką mamy w kraju i w Europie. Żeby tu przyjeżdżały całe rodziny na wypoczynek, korzystały ze słońca, z witaminy D, po kwarantannie na przykład, z promieni ultrafioletowych, które wiadomo, że te wirusy zabija. No, wpisuje się to wszystko, że wbrew pozorom tu jako miasto przy dobrym właśnie, przy dobrej osobie, która dobrze poprowadzi promocję, możemy tylko zyskać, a nie stracić. Tak to widzę po prostu. Dariusz Zawadzki zamienił się nam powoli w czołowego pandemistę kraju. Okej, rozumiemy i rozumiemy, co zabija. No mam nadzieję, że lepszego niż pan minister, ale to już nie przerwa panu redaktorowi. Dobrze, ja przypominam, że audycja jest realizowana na żywo, można do nas dzwonić. 94 35 538 00, 94 35 538 00. W pierwszej części słuchacz zapytał nas o amfiteatry i o odpowiedź poprosimy Izabelę Idzielińską. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja uważam, że w ogóle nastąpił błąd w zeszłej kadencji, w zeszłym roku, przepraszam, że Rada Miasta wyraziła zgodę na przekazanie amfiteatru pod rządy RCK-u, bo jak widać, no niestety to nie przyniosło żadnego pozytywnego efektu. W zeszłym roku prowadzone były wydarzenia kulturalne przez RCK. Czy przyniosły dochody? Myślę, że nie w takim znacznym stopniu dla RCK-u. Nikt bardziej nie dba o pieniądze, jak tylko podmiot zewnętrzny, który rzeczywiście nastawiony jest na zyski przy prowadzeniu tego typu działalności. I co zrobił dzisiaj pan dyrektor Regionalnego Centrum Kultury? Ogłosił przetarg na wyłonienie dzierżawcy na amfiteatr. I powiem tak, gdyby nie pandemia, amfiteatr już powinien tak na dobrą sprawę funkcjonować, już pomału powinny się tam odbywać wydarzenia kulturalne. Czy zostanie wyłoniony w tej sytuacji nowy dzierżawca? Jakie ma plany? Nie wiem. Powiem państwu, że bardzo wątpię, żeby nam się ten sezon udał w takim zakresie jak w zeszłym roku. Myślę, że nawet nie w takim samym, to nowa rzeczywistość, tak jak Darek powiedział, no teraz nastawiamy się na regenerację. I a propos jeszcze tej strategii, o której pani Renata tak dużo opowiedziała, to był dokument obowiązujący, tam były wytyczne, konkretne wytyczne dla dyrektora, konkretne kierunki działania dla pana dyrektora. I naprawdę mógł już w tym zakresie wiele rzeczy zrobić. Uważam, że nie jest to łatwe przenieść styl życia i w ogóle te tak zwane hygge. Ja mam przyjemność jeździć do Danii, zwiedzać wszystkie wyspy, jestem tam od kilku. Przerywamy pani Izie, przepraszam bardzo, mam telefon, czeka słuchacz. Słuchamy. Halo, halo, słyszy nas pan, pani? Mamy kogoś na linii? To nie mamy, oddajemy głos w takim razie Izabeli Zielińskiej i czekamy na telefony, dzwońcie państwo do nas. Iza Zielińska. Chciałam tylko powiedzieć, że będzie nam bardzo ciężko w tej sytuacji pandemicznej przenieść ten styl hygge do Kołobrzegu, ale na pewno idealnie w tej sytuacji wpisuje się hasło regeneracja i tu nastawiam się na to, że ta strategia mogłaby znaleźć swoje miejsce w naszej przestrzeni, jeśli dobrze ją poprowadzi dobry menadżer. No właśnie, dobry menadżer, to jest też dobrze powiedziane. Z tym menadżerowaniem to różnie jest i zobaczymy, jaki dalszy będzie los pana dyrektora. Pisze Jacek Woźniak, że dzisiaj na komisji petycji będzie wniosek pani byłej radnej Czerniawskiej, że do herbu Kołobrzegu znowu wpisać JP2. Bardzo ciekawa sprawa. Myślę, Robert, że... przepraszam, że ci przerwę, ale znowu mamy gościa na linii. Może teraz się uda. Halo? Oddajemy głos słuchaczowi. Halo? Słuchamy. Słyszymy pana. Witam, dzień dobry. Przysłuchuję się tej audycji. Zresztą staram się dość często słuchać Radia Kołobrzeg. Mam taką okazję, bo jeżdżę po Kołobrzegu samochodem dużo i mam takie nieodparte spostrzeżenie i chciałbym się podzielić z tym, bo jak się słucha niektórych audycji w naszym radiu, to wygląda to tak, jakby nasze miasto było upośledzone, kompletnie niepotrafiące, nie dokonujące dobrych wyborów. Wybraliśmy złego prezydenta, wybraliśmy złego panią do spraw równości, do wszystkich
do wszystkich urzędujących tych osób są jakieś pretensje. Jedyną, i to tylko w połowie, dobrą wybraną jest chyba nasza Rada Miejska. Mówię w połowie, bo to mniej więcej może w nierównym stosunku, niemniej takie odnoszę wrażenie. I przypominam radnym wszystkim, po jednej, po drugiej stronie, Kołobrzeg nie wybudowano wczoraj czy pół roku temu. Kołobrzeg ma swoją historię, swoją kulturę, którą ludzie naprawdę bardzo dobrze znają. I takie ubolewanie nad losem, że ktoś źle coś robi, czy pan dyrektor ma skakać w pajacyki, żeby zadowolić naszych radnych? No ludzie, opamiętajcie się, bo tego się czasami słuchać nie da. Dziękuję serdecznie. Jestem mieszkańcem długoletnim, dlatego może to, tej krytyki trochę też się należy i ode mnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan skrytykował to, że mamy krytyczne podejście. Jest tym metoda, ponieważ no, część krytyczna przeważa i u radnych, i u dziennikarzy, ale wydaje mi się, że być może tak powinno być. Oddaję głos Robertowi. No właśnie, bo tak dzisiaj jestem pozbawiany przez Piotra głosu i muszę się poskarżyć wszystkim. Mam nadzieję, że jakiś słuchacz stanie w mojej obronie. Przyjmujemy oczywiście to, co pan mówi, bo zdanie słuchaczy i zdanie mieszkańców jest ważne. Ja się osobiście z panem nie zgadzam i mam wrażenie, że jest pan mieszkańcem Kołobrzegu, ale niewiele pan jeszcze widzi z tego, co się w Kołobrzegu dzieje. I zaraz państwu powiem dlaczego. 94 355 3800 to jest telefon do studia. A ja chciałem z radnym Dariuszem Zawadzkim, chciałem powrócić do herbu JP2 i do tego, proszę Państwa, że to być może to byłby chwyt promocyjny, być może gdybyśmy się potrafili pośmiać sami z siebie i zrobili coś takiego, to by to się sprzedało, Darek Zawadzki. Pani Czerniawska, którą, żeby była jasność, ja tą panią tak uwielbiam, to jest pani tak kulturalna, taki społecznik, że nie da jej się nie lubić, naprawdę. Jest wspaniałym człowiekiem, wspaniałą panią, ale no, od wielu już lat, co najmniej od 15, jeżeli się nie mylę, albo od 10, ma taką ideę fix, żeby do herbu miasta Kołobrzeg wpisać Jan Paweł II, czyli JP2. Problem polega na tym, że komisje heraldyczne, które były, kiedy wysyłaliśmy o opinię, to komisja heraldyczna, która jakimiś tam prawami się rządzi, nie wiem jakimi, bo ja nie jestem heraldykiem, nie znam się na tego typu symbolach, twierdzą, że nie jest to możliwe. Przypomnę też i mieszkańcom Kołobrzegu, no bo panowie i panie doskonale znają przecież historię, że my mamy w herbie naszym symbol biskupstwa założonego w 1000 roku i to jest jak gdyby odniesienie do takich tradycji ogólnopolskich, na których my stoimy. Więc pamiętam, że zarówno Komisja Heraldyczna, jak i Komisje Rady Miasta, jak i radni w poprzednich kadencjach negatywnie opiniowały ten wniosek, uważając, że no, nasz herb jest też jak gdyby pewnego rodzaju historycznym naszym dziedzictwem i nie należy w nim, no mówiąc tak brzydko, gmerać. Dlatego, no nie wiem, no prawdopodobnie ten wniosek też zostanie odrzucony, aczkolwiek no, podziwiam panią Czerniawską za konsekwencje naprawdę i to też w pewnym sensie jak gdyby ukłon w stronę osób właśnie takich bardzo wierzących i tak dalej, żeby właśnie zmienić ulicę Walki Młodych na przykład. No to no staramy się, że tak powiem, jakoś pogodzić wszystko. Aleje świętego Jana Pawła II. Tak jest, tak jest. Są zadowoleni z tego tytułu. Państwa na komisji dzisiaj skargi wniosków też muszę powiedzieć, moja skarga na dyrektora Regionalnego Centrum Kultury będzie rozpatrywana i to tak a propos tego, co mówił słuchacz, że wszyscy się czepiamy. To moim zdaniem nie do końca tak jest. Oczywiście Państwo nasze zdanie, moje czy Piotra możecie usłyszeć, a mamy naszych gości i nie będziemy marnowali czasu na to, żeby oni siedzieli i nas słuchali. Więc ja, proszę Państwa, chciałem oddać głos Renacie Brączek. Jeżeli jesteśmy w temacie kultury, promocji, to już chyba myślę o tym temacie powiedzieliśmy dość dużo, to ja chciałem zapytać w takim razie, bo to pani proponowała, na jakim etapie jest w ogóle powrót do tematu szkoły muzycznej, w ogóle wsparcia, a i utworzenia szkoły muzycznej drugiego stopnia? Już pani redaktorze, nie zostawiłam tego tematu absolutnie. W
W styczniu była rozmowa z Agencją Mienia Wojskowego, bo jest budynek do przejęcia, ale jak zwykle procedury, że Agencja Mienia Wojskowego musi to do Ministerstwa Kultury przenieść, te upoważnienia i scedowanie tego budynku. Były już rozmowy z panią, prowadziłam takie rozmowy z panią dyrektor odnośnie budynku, który się znajduje w Kołobrzegu i wpisałby się fantastycznie w szkołę muzyczną, nawet drugiego stopnia rozszerzoną. I byłam zaproszona koniec marca, czy tak około 20, do ministerstwa, miałam z posłem Czesławem Hocem pojechać. No niestety czas pandemiczny nas zatrzymał i nie pojechałam, ale proszę Państwa, obiecuję, że temat nie jest zamknięty i będę dalej przy tym temacie, tak jak Pani Czerniawska, swój temat JP2, ja swój temat i dzieci, rodziców, pedagogów, nauczycieli, muzyków nie zostawię i dalej będę go kontynuować. Mamy pytanie od Marty na portalu informacje.kolobrzeg.pl. Czy powinno się w tym roku zlikwidować, nie powinno się w tym roku zlikwidować poboru opłaty klimatycznej, aby zachęcić turystów do przyjazdu do Kołobrzegu? Izabela Zielińska, powinniśmy zlikwidować, odejść od tej opłaty w tym roku? Opłaty uzdrowiskowej, o tej. Klimatyczna, uzdrowiskowa, różnie to ludzie nazywają. Dokładnie. Ja myślę, że tak, no jest obowiązująca opłata uzdrowiskowa i tylko i wyłącznie Rada Miasta może w tym momencie zmienić zarówno stawkę, bądź też odstąpić od poboru tejże opłaty. Ja uważam, że nie. Że nie powinniśmy pozbawiać się kolejnego dochodu do budżetu miasta Kołobrzeg, ponieważ stan epidemii spowodował bardzo duże skutki finansowe na naszym budżecie. Pamiętajmy Państwo, że przygotowaliśmy też propozycję wsparcia takiego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców. To również są duże uszczuplenia dochodów w budżecie miasta. Myślę, że Kołobrzeg ma tak dobrą markę, że sam się powinien obronić w tym zakresie, jakim jest opłata uzdrowiskowa. Proszę pamiętać, że przez wiele lat, i to powtarzam za każdym razem, nasze miasto bardzo dużo realizowało różnych przedsięwzięć dofinansowanych z Unii i z naszych pieniędzy podatników. I to również ta infrastruktura służy naszym turystom. I z części tych rzeczy mają przecież wolny wstęp do tych rzeczy, chociażby na przykład bezpłatne molo, bezpłatne toalety dla turystów, więc chociażby przepiękne zabytki, które również są podlegały wiele lat renowacji. Sama infrastruktura naszego miasta również jest atrakcją. My zawsze skupiamy się tylko na tej strefie uzdrowiskowej, ale same nasze miasto, to jak wygląda, to co proponuje, klimat, w jakim żyjemy tutaj, mówię o takim klimacie od strony naszego społeczeństwa, od mieszkańców, to też jest wartość dodana do całej oferty. Dlatego nie, uważam, panie redaktorze, że nie powinniśmy odstępować od poboru opłaty uzdrowiskowej. Pamiętajmy o tym, że opłata uzdrowiskowa jest tak naliczana, że ta suma, którą my otrzymamy tutaj od osób, które przyjeżdżają do nas, jest później mnożona razy dwa i drugą część dokłada strona rządowa i to zasila w całości nasz budżet pod warunkiem, że pójdzie to na cele stricte uzdrowiskowe. Dariusz Zawadzki w tym temacie? Ja powiem tak, zaznaczę, szanowni Państwo, że na dzień dzisiejszy z racji pandemii opłata uzdrowiskowa nie jest pobierana, natomiast my nie możemy jej zlikwidować, ponieważ jest to ustawowy obowiązek ustawy uzdrowiskowej. My możemy ją ewentualnie obniżyć, ale nie zrezygnować w ogóle z jej pobierania. Dlatego no myślę, że to jest temat ewentualnie do przedstawienia, do przemyślenia. Ale i zaznaczę również, że czy byłbym za tym na przykład, żeby obniżyć tak dokumentnie opłatę uzdrowiskową, na przykład, nie wiem, strzelam, do złotówki czy do symbolicznego jednego grosza od osoby? Otóż uważam, że weźmy pod uwagę, że inkascenci, czyli też hotele, pensjonaty, które pobierają opłaty uzdrowiskowe, oni odciągają procent tego, też na tym zarabiają. Zarabia na to miasto i przypomnę również, że opłata uzdrowiskowa jest rekompensatą za to, że miejscowości uzdrowiskowe nie mają na przykład ciężkiego przemysłu na swoim terenie. Turyści czy niektórzy myślą, że to jest taki podatek, czy to jest jak gdyby zdzieranie z ludzi pieniędzy za klimat, za powietrze. Nie, nieprawda. To jest pewnego rodzaju rekompensata za to, że my nie mamy ciężkiego przemysłu, który truje powietrze. Także uważam, zlikwidować na pewno nie, ale przemyśleć ewentualnie, że w drodze wyjątku w roku
w tym czy w przyszłym, żeby ją ewentualnie obniżyć. To tak. I to samo pytanie Renata Brączyk, krótko tylko poprosimy. Już, panie redaktorze. Opłata klimatyczna w zeszłym roku to było wpływ do miasta 34 miliony, to była pokaźna suma, która została przeznaczona na infrastrukturę, tak jak Izabela tutaj wspomniała, uzdrowiskową, w części uzdrowiskowej. Proszę państwa, ja też nie jestem za obniżeniem, za zlikwidowaniem opłaty uzdrowiskowej. Jest to wpływ do naszego budżetu, a teraz tutaj w tej sytuacji pandemicznej, no niestety tych wpływów nie ma, ale tak. Takie jedna mała dygresja, przepraszam panie redaktorze, Izabela tu powiedziała o pomocy dla przedsiębiorców. No ja właśnie tak mam, za dużo mam tych informacji, że kołobrzyscy przedsiębiorcy wcale się nie cieszą tego pakietu pomocowego, którym im uchwaliliśmy, czyli jakby odroczenie tylko płatności, a tutaj miałam bardzo dużo sygnałów, znaczy dużo, no trzy sygnały, jak Szczecin i jak Wrocław pomaga przedsiębiorcom. Nawet we Wrocławiu zniesienie do złotówki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, a Szczecin tak samo fantastycznie pomaga przedsiębiorcom. No my, bije się w pierś, nie za bardzo pomogliśmy, bo odroczenie płatności dla przedsiębiorców za nieruchomość, działalność gospodarczą i tak muszą zapłacić. To być może tym tematem wykończymy naszą audycję za chwilkę, a ja mam jeszcze, ponieważ no, obiecaliśmy, że będą pytania, pytanie od czytelnika z Facebooka, pytanie do radnego Zawadzkiego. Dlaczego jest pan przeciwny nieodpłatnemu przejęciu ulicy Wiedeńskiej od Agencji Mienia Wojskowego? Pan radny, proszę bardzo. Z bardzo prostego powodu. Agencja Mienia Wojskowego chce pozbywać się terenów, które, że tak powiem, nie przynoszą im dochodów, a trzeba remontować i opłacać. Remont ulicy Wiedeńskiej szacuje się na koszt 1,5 miliona do 2 milionów złotych. Jeżeli Agencja Mienia Wojskowego czy inny podmiot, który, bo tam trwa na razie zamiana administracyjna, odda nam teren między Bajkowym a osiedlem europejskim, bardzo chętnie, czemu nie? Ale to nie jest tak, że Agencja Mienia Wojskowego, tak jak jest przy ulicy Koszalińskiej, oddaje tam od strony CPN-u swoje tam taki podest do remontu dla wspólnot mieszkaniowych. Tutaj chce oddać ulicę po to, żeby miasto robiło. No, szanowni państwo, traktujmy się jak partnerzy, może poczekamy na zmianę władzy i wtedy wykupimy to za 1-2 miliony ten teren i przejmiemy ulicę Wiedeńską, bo teraz to, co proponuje Agencja Mienia Wojskowego, no to jest skandal, no to my wyjdziemy na tym jak Zabłocki na mydle. Po drugie, drugi argument jeszcze za tym, żeby jeszcze w tym momencie nie przejmować tej ulicy, jest fakt, że na dalszych działkach, tam dalej, będą budowane osiedla. Więc jeżeli my przejmiemy tą ulicę, ją wyremontujemy, to później tą ulicę ciężki sprzęt rozjedzie, po prostu dojeżdżając do tamtych tylnych działek, gdzie te osiedla powstaną. Jeżeli mielibyśmy przejąć tą ulicę, to wtedy jak to osiedle będzie kompletnie wybudowane, wtedy możemy przejąć, wyremontować i oddać do użytkowania mieszkańcom. Nasz czas antenowy dobiega końca. Poprosimy o minutę podsumowania. Co dalej z promocją? Izabela Zielińska. Jakie jest ta, jak powinno być? Co dalej z promocją? Wróciła pani Marta Ostapiec, więc cała nadzieja, że ta praca ruszy naprawdę bardzo mocno. Zespół jest, pieniądze są, miejsce do pracy jest, więc mam nadzieję, że pani Marta Ostapiec poradzi sobie z tą trudną sytuacją, wierzę w jej kompetencje, bo ma bardzo duże doświadczenie. Jeżeli tylko nie będzie ktoś przeszkadzał w tej pracy i w realizacji tych planów, to wierzę, że jeszcze da się uratować ten sezon. Ta promocja pójdzie, na pewno nie będzie ona miała takiego wydźwięku jak w latach poprzednich, ale no, postawiliśmy na nową strategię, więc musi być też i nowa forma trochę promocji, ale pamiętajmy, że ta zeszłoroczna promocja nadal też funkcjonuje, to nie jest tak, że coś kończymy i się zaczyna coś nowego, jest jedna wielka próżnia, więc to są działania długoletnie, więc miasto Kołobrzeg myślę, że przy dobrych działaniach promocyjnych naprawdę będzie jeszcze funkcjonować na rynku krajowym, bo teraz tylko i wyłącznie musimy się nastawić na rynek krajowy, choć z informacji, jakie dobiegają, może rzeczywiście... Renata, przepraszam, muszę pani radnej przerwać. Renata Brączyk. Już, dziękuję. Ja myślę, że presja, którą jakby wywarliśmy na RCK-u, na dyrektorze, na personelu, na współpracownikach, nie była to presja wręcz tylko negacji, tutaj regeneracja, ja bym to nazwała kontrola, ale była
była to presja, żeby wziąć się do roboty w ten czas pandemiczny i mam nadzieję, że nikt nie będzie tego odbierał negatywnie, tylko po prostu wszystkie ręce na pokład i niech Ercek się bierze za robotę i niech promuje nasze miasto, niech nasze miasto odwiedzają turyści i żeby znaleźli to coś dla siebie, żeby tu wypoczywali i aktywnie spędzali wolny czas. Dariusz Zawadzki. Ja myślę, Szanowni Państwo, że niestety, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, ten sezon będziemy mieli stracony i mówiąc tak kolokwialnie, ja pamiętam słowa świętej pamięci Sebastiana Karpieniuka, który zawsze w kryzysowych sytuacjach mówił, że trzeba wykonać stójkę na dwunastnicy, żeby tą promocję zapromować i popracować nad tym, żeby Kołobrzeg stał się znowu modnym, świetnym do wypoczynku miastem. Uważam niestety, że nawet jeżeli faktycznie Polacy pojadą na urlop nie za granicę, bo się będą bali, tylko pojadą nad polskie morze, to po pierwsze biorąc pod uwagę, że gro Polaków wykorzystało urlopy płatne na to, żeby no, w dobie korony 19, COVID-19 po prostu być, a również będą mieli obniżone pensje, to uważam, że jak rozmawiam na przykład z przedstawicielami gestii hotelarskiej, no ten sezon prawdopodobnie nie będzie taki jak rok temu, dwa lata temu. Uważam, że Ercek powinien zmobilizować działania i podjąć długofalowe działania do tego, żeby wypromować miasto. Także myślę, że o jakimś udanym sezonie możemy mówić dopiero w 2021 roku, niestety. Dziękuję bardzo. To była audycja Rozmowy z widokiem na Renata Brączek, Izabela Zielińska, Dariusz Zawadzki, Robert Dzięba, Piotr Lepczyński, w studiu Mariusz Jasiura. Dziękuję bardzo i oddaję głos do studia. Rozmowy z widokiem na audycja publicystyczna w każdą środę po 10:00 tylko w Radiu.